Mamy naprawdę niebywałe szczęście żyć w takim mieście, w takim kraju nad Wisłą i w takim czasie, kiedy Bóg jest miłosierny i okazał to miłosierdzie w tak konkretny i namacalny sposób, że cały świat, szukając miłosierdzia, patrzy dziś na te oczy, które z łagiewnik spoglądają w stronę duszy, każdej duszy ludzkiej, stworzonej na obraz i podobieństwo Boże. Spróbujmy zadać sobie pytanie w czasie tego kazania, w jaki sposób Jezus jest miłosierny w dzisiejszej Ewangelii. Co to znaczy, że jest miłosierny? Pozwólcie przynajmniej na 7 myśli. Pierwsza, bo przychodzi Jezus jako człowiek. Bóg nie jest człowiekiem. Bóg nie jest człowiekiem. Bóg stał się człowiekiem i przyszedł do nich nawet po zmartwychwstaniu, nawet po tym, co mu ludzie zrobili, przyszedł do nich jako człowiek. Można bardzo kochać swojego kota, ale żeby stać się kotem po to, żeby temu kotu wytłumaczyć, jak się go bardzo kota, jak się go bardzo kocha, mając świadomość, co sąsiadka może z tym kotem zrobić, to jest naprawdę, to jest rzecz niewyobrażalna. Ja wiem, że porównywanie jest bardzo, bardzo nieludzkie. Czy ta metafora nie jest dokładna, ale my sobie nigdy nie wyobrazimy, co to znaczy kenoza Boga, który uniżył samego siebie, stawszy się we wszystkim podobny aż do ludzi. Miłosierdzie Jego polega na tym, że przychodzi jako człowiek. Potem druga sprawa, przychodzi jako człowiek taki jak my, bo mógł przyjść jako taki człowiek większy, 4 metry, nie? Albo człowiek taki super na skrzydłach, byśmy powiedzieli, no ten to jest człowiek, to jest ideał. Ale on przychodzi jako człowiek z raną w boku, jako człowiek przebity, jako człowiek, który cierpiał na krzyżu, który we wszystkim jest podobny do nas, oprócz grzechu. Nigdy nie mogę powiedzieć, że Jezusowi było łatwiej, bo mu nie było łatwiej jako człowiekowi. Nie przyszedł do nas jako Superman. Trzymając się tej bardzo kiepskiej metafory, nie przyszedł jako kot 4 razy większy, żeby się wszystkie inne koty bały. Ale po prostu jako jeden z nas, absolutnie równy do tego stopnia, że można go było nawet zabić. Miłosierdzie znaczy, że on przychodzi z raną, w boku, przychodzi po ukrzyżowaniu i ja wiem, że się nie boję moich ran. Nie boję się stanąć przed nim z moim bokiem rozdartym. Nie boję się stanąć przed nim ze mną samym takim, jakim jestem, bo on taki stał się. Po trzecie, Jezus przychodzi pomimo drzwi zamkniętych. Oczywiście nie dlatego, że jest synem cieśli i sobie poradził, ale dlatego, że wie, że nie będzie stawiał warunków uczniom, skoro wy się boicie Żydów, skoro wy nie macie odwagi stanąć przed ludźmi, to przed Bogiem staniecie. Pierwsze musicie popracować nad sobą, pomodlić się, wyprosić ducha odwagi, no i wtedy mogę do was przyjść. Nie, nie. Przychodzę mimo drzwi zamkniętych, wiem, że jesteś zalękniony, wiem, że jesteś schowany, wiem, że jesteś taki, że nie jesteś w stanie wyjść do drugiego człowieka, to ja do ciebie przyjdę. To ja do ciebie przyjdę, skoro ty nie możesz przyjść do mnie. Jesteś, Panie, miłosierny, bo przychodzisz mimo lęku przed człowiekiem do drugiego człowieka. Po czwarte, Jezus przychodzi pomimo grzechów, bo to nie byli święci zalęknieni. To byli ludzie, którzy zaparli się Jezusa. Wszyscy powiedzieli, że oddadzą za Niego życie. Wszyscy powtarzali za Piotrem w Wieczerniku, tak, Panie, ja też umrę. Nie byli w stanie nawet wytrwać pod krzyżem. Jednemu Janowi to się udało. Gdzie ta męskość, gdzie ta odwaga, gdzie ta słowność? 3 lata inwestycji w swoich uczniów, 3 lata, można powiedzieć, najlepszej szkoły, gdzie oni są, po ludzku sądząc, ich nie ma. A Jezus znowu przychodzi pomimo twojego grzechu, pomimo mojego grzechu. Przychodzi i w swoim miłosierdziu nie po to przychodzi, żeby wypomnieć, ale pierwsze, co mówi, pokój wam. I czy słyszymy tam jakiekolwiek słowa wypominania? A dlaczegoście uciekli? Dlaczego żeście mnie opuścili? Dlaczego nie wytrwaliście? Dlaczego nie walczyliście za mną? Żaden żal, żadne pretensje. Miłość miłosierna przychodząca pomimo grzechu do człowieka. Kto się spowiadał w życiu 200 razy, albo 300, albo 400 razy, to im bardziej się będzie spowiadał i po raz kolejny, to,
będzie odczuwał za każdym razem, że to jest miłość miłosierna. Przecież ja mam te same grzechy, ja to samo głupstwo robię, ja się wcale nie poprawiam, chociaż mówię, a on ciągle przychodzi pomimo moich grzechów i mi te grzechy odpuszcza. Nie tylko grzechy. Jezus przychodzi pomimo niewiary. To jest mocne słowo, niewiara, Tomaszu. Nie bądź niedowiarkiem, dosłownie nie bądź apistos, czyli przeciwko wierze, ale bądź zgodny z wiarą, bądź wierzący, nie bądź niewierzący. Nie był wierzący, co więcej stawiał warunki. Możeście widzieli, zjawyście widzieli, a wkładaliście palce, a wkładaliście rękę w bok. No to co, dajecie świadectwo, a nawet żeście nie sprawdzili, czy to jest realny Jezus? Jak ja nie włożę, jak ja nie dotknę, to ja nie uwierzę. I znowu Jezus nie mówi do niego: człowieku, gdzie byłeś tydzień temu? Gdzie byłeś tydzień temu? W życiu po roku może dojdziesz do wiary zmartwychwstałego, ale najpierw musisz odpokutować, że cię nie było Wielkanoc na wspólnym zebraniu. Albo nie mówi do niego: jaka bezczelność, ty stawiasz warunki Panu Bogu, o człowieku, my cię tu nauczymy pokory. No może jakiś krzyżyk specjalny, nie? Nie. Właśnie ty jesteś Tomasz. Czyli jesteś sobą. Jak jesteś sobą, to na swoich warunkach dochodzisz do Pana Boga i Bóg wie doskonale, że ty jesteś taki, bo jesteś Jego dzieckiem. Powiedz jak Jakub w Starym Testamencie: Panie Boże, jak wrócę szczęśliwy za granicę i mi się nic złego nie stanie, to będziesz moim Bogiem. Nie, to nie. No przecież mamy dużo bogów, nie? Jest Allah. Są bogowie, którzy nie są nazwani po imieniu. Pan Jezus naprawdę ma konkurencję. I się nie boi po prostu Tomasz powiedzieć: nie, to nie, jestem człowiekiem, to jest moje życie. I ja nie będę wierzył w rzeczy, które są po prostu zmyślone. I Bóg jest genialny, no bo jest jeden. Jest genialny, szanuje tą szczerość człowieka, tą pozorną bezczelność człowieka. Szanuje i przychodzi w taki sposób, jaki człowiek chce. Ale to jest strasznie niebezpiecznie powiedzieć: Panie Jezu, jeśli nie włożę, to nie uwierzę. Bo jak włożysz i nie uwierzysz, to co będzie? Może wielu z nas by powiedział: Panie Boże, jakbyś mi się objawił, to ja bym w Ciebie wierzył. A nie boisz się, że jak się objawi, to może stać się coś takiego, że nie uwierzysz? Tomasz jest mistrzem konsekwencji. Jest konsekwentny w niewierze, ale jest konsekwentny w wierze. Konsekwentny w wierze. Bóg przychodzi znowu pomimo niewiary. Bóg przychodzi, można powiedzieć, z darem miłosierdzia, który odkrywa się w nowym stworzeniu. Jest tam takie słowo, które mówi, że Jezus tchnął na nich i powiedział do nich: weźmijcie Ducha Świętego. I słowo tchnął, Greka używa tutaj czasownika, który został użyty przy stworzeniu Adama. Że Bóg ulepił Adama z prochu ziemi i co zrobił? Tchnął. Ciężko to na polski przetłumaczyć, najlepiej byłoby powiedzieć huchnął, ale nam się źle kojarzy. W każdym razie chodzi o coś takiego, że właśnie Pan Bóg huchnął, oddał swojego ducha, można powiedzieć, przekazał ducha człowiekowi i ta istota staje się nową istotą, nową, żywą, taką, jaką nie jest nikt inny na tym świecie, jaką jest człowiek. W Ezechiela 37 rozdział, ten sam obraz, tylko że mamy Dolinę Wysłą Kości, pobite wojsko. Dzieje się niesamowity cud od prorokowania, te kości nabierają ciała, nabierają mięśni. Robi się z tych kości, można powiedzieć, dolina zabitych ludzi i dopiero kiedy duch wieje po tych pobitych, oni stają się żywym wojskiem, armią. Trzeba ducha, żeby człowiek był żywy. Oni tydzień po zmartwychwstaniu jeszcze się boją. Choć widzieli Jezusa, jeszcze się boją. Jezus im nie wypomina, bo jest miłosierny, ale tchnie na nich ducha, mówi: weźmijcie Ducha Świętego. Weźmijcie Ducha Świętego. I wiemy doskonale, że to nie jest kwestia jednego wieczoru, że trzeba czasu, cierpliwości Boga do człowieka, aż oni po 50 dniach dopiero na tyle wzrosną w tym duchu, że będą w stanie sami otworzyć drzwi i nie tylko mówić do ludzi, ale nawet umrzeć za Chrystusa. A więc Bóg jest miłosierny, bo On wie doskonale, że jak im nie dam ducha nowego, jak nie stworzę z nich nowych ludzi, to nic z nich nie będzie. Ktoś ci mówi: idź na rynek, mów, że Jezus jest Panem. Nie mów, jak nie masz ducha. Zamknij się, jak ci apostołowie, w izdebce i módl się, bo nie ma nic gorszego, niż po prostu mówić, jak nie masz ducha. Proś o ducha. Jeżeli Bóg da nam ducha, to wyjdziemy i powiemy.
Jeśli da nam nowe stworzenie, to wyjdziemy i umrzemy za Niego. Jeśli da nam, to zrobimy wszystko, bo sami z siebie nie jesteśmy w stanie. I znów Jezus jest genialny, bo nie wymaga od nas rzeczy niemożliwych. Nie wymaga od nas głoszenia bez ducha. Nie wymaga od nas głoszenia w zamkniętym wieczerniku, tego głoszenia, które będzie potem po wyjściu z wieczernika. I jeszcze jedno zaskakujące. Jezus mówi, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, będą im zatrzymane. I ktoś by powiedział, no co to za zaufanie? To jest szaleństwo Boga. Szaleństwo Boga, który dając Ducha Świętego, jednocześnie tak ufa człowiekowi, że powierza mu absolutnie władzę, która należała tylko do Boga. Przecież bardzo się Żydzi bulwersowali tym, że Jezus powiedział, że odpuszczone są ci twoje grzechy do paralityka. Tylko Bóg może odpuszczać. No może gdzieś tam się powoli przyzwyczaili, że Syn Boży może odpuszczać grzechy. Ale uczniowie jeszcze ci, co uciekli spod krzyża, oni są w stanie odpuszczać grzechy. Tak, weźcie ducha, przyjmijcie ducha, którym odpuścicie, będą im odpuszczone. Którym zatrzymacie, naprawdę będą zatrzymane. Naprawdę nie święty ksiądz siedzi w konfesjonale. Naprawdę nie jest doskonały. Naprawdę może jest większym zdrajcą niż Piotr, pierwszy papież. I naprawdę może jest 25 razy gorszy od ciebie i ma 30 razy więcej grzechów niż ty. A jak odpuści, to odpuści. Jak zatrzyma, to zatrzyma. Miłosierdzie to znaczy też zaufanie. Absolutne zaufanie Boga do człowieka. To tylko nieskończony ułamek tej przedziwnej tajemnicy Bożego miłosierdzia. Nieskończony i niewypowiedziany. Pewno, że Bóg nie przyszedł do Piłata. Pewno, że Jezus nie przyszedł do tych, którzy Go ukrzyżowali. Pewno, że przyszedł do tych uczniów, którzy chociaż cokolwiek, jakikolwiek krok zrobili ze swojej strony. Ale to, jak Jezus podchodzi do człowieka, jak za każdym razem próbuje przyjść z takiej strony i w taki sposób, żeby to było dla Niego najlepsze, to jest rzecz nie tylko fascynująca, ale to jest światło, w kierunku którego chcemy iść naprawdę do końca życia. Bo nic lepszego ludzkość nie wymyślił niż miłosierdzie.